Siemano moi drodzy, witam Was serdecznie. Ja i moja podróżna kosmetyczka znowu z wyjazdu. Robię sobie teraz takie poważne przebranie kosmetyków kolorowych i wyciągam różne podkłady mineralne, kremy, BB i inne takie rzeczy, żeby posprawdzać, które teraz siedzą dobrze z moją skórą, a które nie, bo jak się okazuje, jak się zmieniły moje poziomy hormonów, to też moja skóra zaczęła zupełnie inaczej reagować na przeróżne rzeczy, więc daję im, nawet tym, które już ukochałam sobie najbardziej na świecie, daję im kolejne szanse i sprawdzam, jak one się teraz będą zachowywały na mojej skórze. No i właśnie dzisiaj przy okazji będzie tutorial. Wiecie co, mam ostatnio polot też do zabierania ze sobą minimalnej ilości rzeczy, a następnie sprawdzanie, ile jestem w stanie wytrzepać różnych makijaży z tego, więc bardzo przyjemny jest, to jest czas. Zacznę dzisiaj od tego produktu z Recibo. To jest Self Love BB Cream. I to jest chyba kolor ciemniejszy. Nie pamiętam, czy tam były dwa, szczerze mówiąc, bo to już było jakiś czas temu. W każdym razie, jeżeli były ciemne i jasne, to na pewno to jest ciemny. Ja myślę, że gdzieś tak go dam, może nie wiem, dwie pompki, najwyżej dołożymy trochę. I już zapomniałam, jak bardzo lubię ten kosmetyk. On teraz nawet się wydaje trochę ciemny, ale jak się go rozprowadzi na skórze, to z moją cerą stapia się doskonale. Mogę go położyć też tutaj wyżej pod oczy. W ogóle od jakiegoś czasu nie używam korektora pod oczami. Właściwie to już kilka dobrych miesięcy. Jakoś tak po prostu nie mam potrzeby, nie wiem. Tak mi leży, jak jest teraz, w sensie ta skóra tak wygląda, że jestem zadowolona. I patrzę, że jednak nie starczyły te dwie pompki na całość. Więc dołożę jeszcze jedną małą na czoło i trochę może na szyję. W sumie to czoło też tak dużo nie potrzebowało. Ja pamiętam, że jak polecałam Wam pierwszy raz ten kosmetyk, to sporo dziewczyn mi pisało, że ma takie poczucie, że jak się to nałoży na twarz, to później jest tak jakby uczucie potu pod podkładem, w sensie, że się wychodzi, jest matowa skóra, ale masz takie poczucie, jakby się skóra pociła pod spodem. I ja też zauważam, że bardzo dużo zależy od tego, jakim to jest przypudrowane pudrem i czy w ogóle jakimkolwiek. I jak najbardziej to jest możliwe, takie uczucia się zdarzają, ale tak samo może być w ten sposób, że nałożycie ten podkład, jest, nie wiem, bardzo gorąco, gdzieś się śpieszycie, biegniecie, cokolwiek i wychodzą normalnie krople potu na wierzchu, więc to bardzo dużo zależy od tego, jak Wasza skóra funkcjonuje. Dobra, tak to teraz wygląda. Pięknie się stopiło. Zapomniałam, jaki on jest fajny. Naprawdę, zapomniałam, jaki on jest fajny. Oraz zapomniałam, że po nakładaniu palcami takich rzeczy, to trzeba się umyć ręce. Także sekundę, zaraz wrócę. Jeszcze sobie tak przypomniałam, że jakby co, to można jeszcze troszeczkę tego dołożyć i na przykład zasłonić jakieś tam zmiany, jakieś może cienie pod oczami, coś takiego. Można trochę budować krycie, tylko może nie za dużo, bo jest taki ten kosmetyk, że jak się nałoży trochę za grubą warstwę, to zaczyna się rolować jedno na drugim. Natomiast nie roluje mi się na żadnym SPF-ie, którego teraz używam, więc bardzo spoko. I powiem Wam, że on właściwie tak wygląda prawie cały dzień. Trochę mi się tam wyświeca, powiedzmy, tu między brwiami, tu w okolicy nosa, na nosie i na brodzie, ale to teraz, jak moja skóra poprawnie funkcjonuje, w sensie poprawnie, w miarę w porządku funkcjonuje, o tak powiedzmy, to jest dla mnie normalne. Pudruję go. O dziwo, pudruję go pudrem firmy By Terry, który ja kiedyś dostałam w prezencie, to się nazywa Hyaluronic Hydra Powder. To nie jest w żaden sposób kosmetyk nawilżający, ani moim zdaniem oczywiście, ani on się specjalnie nie nadaje do suchej skóry, bo tak on wygląda, jest po prostu bezbarwny. On daje na twarzy rezultat takiego mega matu. Ja już go odkładałam 10 razy i dawałam mu 10 nowych szans. I tak stwierdziłam, że wezmę go teraz na ten wyjazd, bo miało być mega gorąco i teraz patrzę na chmury gromadzące się za oknem, bo dzisiaj przychodziły alerty, że będzie burza. I stwierdziłam, że dam mu jeszcze jedną szansę na tym wyjeździe, zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał w upały. Jak widzicie, on daje taki, chociaż może tu na nagraniu już tak nie widać, trochę widać jakiegoś takiego blasku, ale on ogólnie bardzo mocno matuje, bardzo mocno matuje. I jest też coś w tym kosmetyku, co powoduje, że on jest naprawdę już takim pudrem wykończeniowym, takim, że jego powinno się nakładać na samym końcu, bo ciężko jest na niego nałożyć cokolwiek. To znaczy, jeżeli macie mineralny róż na przykład, to spokojnie, to można nałożyć tutaj, zresztą ja Wam zaraz pokażę, on się będzie trzymał. Natomiast jeżeli weźmiecie sobie taki klasyczny, zwykły róż w kamieniu z drogerii i będziecie próbować nakładać na ten puder, to może się tak zdarzyć, że po prostu nakładacie i ten kosmetyk spada. Nie chce się przyczepić, nie chce się trzymać na twarzy, więc tutaj lojalnie uprzedzam. Myślę, że ja tego kosmetyku nigdy nie kupię. Mam jakieś takie poczucie, że to jest po prostu coś nie dla mnie. Zużywam go tak, zużywam. Tu jeszcze mam prawie całe opakowanie. Myślę, że najwyżej oddam może komuś, kto ma inną cerę, bo jakoś tak nie wiem, no.
Spełnia swoją rolę, jest ta twarz matowa, ale nie kocham go. Myślę, że mam mineralnych dużo innych pudrów, które są znacznie fajniejsze dla mojej cery, w sensie bardziej je lubię. Wyciągnęłam taki róż z Color Caramel, który uwielbiam. O, ma taki boski kolor. Można z nim łatwo przesadzić, więc lepiej tak z rozsądkiem nakładać. To jest numer 68. Powder blush i jest absolutnie cudowny. Nakładam, aha, nie powiedziałam w ogóle, czym nakładam ten puder. So Eco Tapered Blending Brush, ale to, czy ja wiem, czy wy jeszcze to znajdziecie, większość moich pędzli to już jest taka, wiecie, wiekowa. A to jest pędzel Contouring z Nancy. I nim nabieram trochę właśnie tego produktu i strząsam w ten sposób nadmiar. Czasami to nawet robię tak, bo on ma taki kolor, że naprawdę można łatwo przesadzić. I tylko lekko stempluję policzki. Troszkę może tam rozetrę, ale nie za dużo, bo też jakoś, nie wiem, ostatnio się mocno czerwienię i stwierdziłam, że nie chcę za dużo tego, nie chcę za dużo różu nakładać. O, dobra, starczy. Takim malutkim, puszystym pędzelkiem z Sephory, który nazywa się Crease Shadow, numer 73, też już prawdopodobnie niedostępny. Nałożę sobie produkt na powieki, chociaż teraz jak tak patrzę, to nie, najpierw zrobimy brwi. Ja nie wiem, co mi strzeliło do głowy, jakieś bzdurne pomysły, żeby najpierw cienie do powiek nakładać. Ten skandal, skandal. Wywlekłam też z kosmetyczki taką kredkę do brwi, która nazywa się Brow Definer Pencil. To jest numer 06 Light Warm Blonde z marki NAM. Ja ten kosmetyk miałam w domu i on tak leży w tej szufladzie i leży i leży. Jak są inne rzeczy około niego, to zawsze sięgam po coś innego, więc stwierdziłam, że wezmę na urlop, znaczy na urlop, na wyjazd wezmę tylko to i zobaczę, bo może po prostu jak będę go używać częściej, to się z nim polubię, ale dalej się z nim nie polubiłam. On, nie wiem, czy tutaj będzie widać, raczej nie sądzę, ale on ma taką konsystencję, że to jest coś pomiędzy kredą a plasteliną i on owszem trzyma się całkiem spoko, ale dość mocno wyrywa brwi, więc jeżeli macie takie cieniutkie na przykład jak moje, to myślę, że to nie będzie kosmetyk dla was, bo tak jak mówię, podejrzewam, że tutaj opłacam jedną albo dwiema brwiami każdy makijaż. Dwa plusy ma ta kredka, jak się teraz zastanowię, o, znowu, ze trzy brwi wyciągnięte, może teraz nawet zobaczycie, no, ze trzy brwi wyciągnięte. Jeden plus, a właściwie dwa plusy ma ta kredka. Pierwszy jest taki, że bardzo szybko się nią rysuje, bo jest duży, to jest ten taki kształt łezki. Bardzo szybko się nią rysuje brwi. No i drugi, że to jest naprawdę spoko kolor. Aż jestem zaskoczona, bo pamiętam, że kupiłam jakieś dwa kolory albo trzy i że któreś były takie kompletnie nietrafione, a ten jako ciepły blond, to ja wam powiem, że nawet do moich ciemnych włosów całkiem spoko wygląda. Przeczesuję to kosmetykiem, który kupiłam, bo nie wiem, co mi się stało. Nie wiem, co miałam w głowie wtedy, jak go kupowałam. Chyba mi się wydawało, że może kiedyś mi rzęsy, znaczy brwi odrosną. To jest produkt do brwi z Hean. Nazywa się Lamination Brow Gel, po prostu. I to jest bezbarwny. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś kolorowe, na tym jest clear napisane. Wspaniała szczoteczka. I to pięknie rozczesuje brwi. Jak nałożę to na same brwi moje, to nie ma żadnego rezultatu. To znaczy, one są przyklejone jak na taśmę klejącą do góry, ale nie ma jakiegoś tam spektakularnego efektu. Natomiast jak nałożę już kredkę i wtedy przeczeszę, to jest tak, że ten żel osadza się na brwiach i one chociaż się wydają 3D. W sensie nie wyglądają, jakby były tylko narysowane. Może na wideo tak nie widać, ale na żywo wyglądają całkiem spoko i właśnie jak odwrócę głowę bokiem, to trochę odstają, więc powiedzmy, że on dodaje objętości moim brwiom, albo tak lubię sobie mówić. Zużyję go na pewno całego. Myślę, że to jest kosmetyk, który doczekał się po prostu w mojej kosmetyczce drugiej szansy. I teraz wracając do tego pędzelka, do cieni do powiek, wezmę cień z Ecolore. Ten cień nazywa się Toffee Show. I powiem tak, jak na początku go otworzyłam, to mi się wydawało, że on jest taki, no może go zużyję, może nie, może oddam komuś, ale okazało się, że ja go absolutnie uwielbiam. Tylko muszę uważać z ilością, bo można z niego zrobić przeróżne makijaże. Może być super dzienny, tak jak zrobię teraz, może być taka mega tafla, zresztą zaraz wam pokażę. Nie wysypuję na wieczko, tylko pobieram po prostu, bo tutaj jest taki fajny, o. Jest sitko, które się zamyka. Jak ja to otworzę, to jestem w stanie z tych dziurek po prostu puszystym pędzelkiem wyciągnąć odpowiednią ilość produktu. Nie wysypuję dlatego, że sypki cień w kosmetyczce podróżnej otwarty, wysypany na wieczko, to jest po prostu wiadomo, że będzie wszędzie brudno, więc staram się robić w ten sposób. Nabieram tylko trochę na ten puszysty pędzel i nakładam właśnie w ten sposób na
na powiekę. I on teraz będzie wyglądał jak taki delikatny dzienniaczek z ładnym połyskiem, lekko złotym, lekko białym. Super delikatna sprawa. Ale pokażę Wam może na palcu, może dam radę. Jak się go nałoży trochę więcej, albo jak się go nałoży pędzlem lub płaskim tym, to można zrobić taką mega taflę. Tu akurat, kurde, wziąłem mało jest cień, ale może się uda jeszcze. Poczekajcie, nie poddajemy się, nie poddajemy się. O, może trochę teraz bardziej widać. Normalnie można zrobić z niego taką naprawdę mega lśniącą taflę. Więc bardzo fajny produkt pod kątem wielofunkcyjności. Jak chcecie mieć jeden cień i zrobić kilka różnych makijaży nim, to jak najbardziej on się do tego sprawdza. I nakładam to tylko bardzo luźno na górną powiekę. Nie mam jakoś ochoty na mocniejszy makijaż dzisiaj. Zamykam. W miarę sprzątam od razu po sobie, żeby nie było bałaganu. I teraz tak, na górną powiekę, w sumie może nawet kredkę jeszcze nałożę. Mam tutaj kredkę z Annabelle Minerals, która się nazywa Eye Pencil Dark Wood. Taki jest kolor. I ja nie będę robić kreski, tylko zrobię coś takiego, że wejdę jakby tu pomiędzy rzęsy. Nie maluję wewnętrznej powieki, nie robię kreski, tylko po prostu wchodzę tą kredką tak mniej więcej pomiędzy rzęsy, żeby się wydawało, że jest ich trochę więcej i że są gęstsze. I nawet to nie musi być krecha, tylko to może być kilka kropek obok siebie. I robię to tylko w zewnętrznym kąciku. Może nie będzie takiej różnicy widać, ale ja ją widzę i dla mnie ona jest już warta zachodu. Okay. Podkręcam rzęsy zalotką z Inglota. Jeszcze szybko wytuszuję rzęsy. Dobra, na usta. W ogóle nie mam żadnego bronzera ze sobą. Nie wiem, jak się spakowałam, że nie zabrałam nic, ale taka jest sytuacja. Na usta nałożę tak, kredkę z Annabelle Minerals, która nazywa się Cranberry. I wydaje mi się, że ona jest często niedostępna, ale to jest cudowny kolor. Kocham naprawdę miłością prawdziwą. Kurczę, teraz jak patrzę, jak się opaliłam, to trochę. Trochę chłodny ten kolor mi się wydaje, ale i tak go bardzo lubię. I zamiast błyszczyku, bo ostatnio mam jakąś fazę błyszczykową, ale nie chcę iść i szukać kolejnych nowych rzeczy, wyciągnęłam taką rzecz z Sephory. To miała być maska na noc, jakaś tam truskawkowa i ona ogólnie, jeśli chodzi o właściwości pielęgnacyjne, to w mojej opinii dysponuje nimi dokładnie na poziomie zero, w sensie ona nic nie robi dla moich ust. Natomiast błyszczykiem jest przepięknym i się świetnie lepi ze wszystkimi moimi kosmetykami kolorowymi do ust, więc tak to właśnie rozwiążemy. O! I to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że to było dla Was jakieś ciekawe. Ja mam ostatnio coraz więcej radości z nagrywania takich materiałów, więc będą się pojawiały. Jeśli chodzi o wygląd tej skóry, to ona praktycznie, nie wiem, po 6-7 godzinach będzie wyglądała prawie tak samo. Gdybym wzięła jakiś puder na przykład wykończeniowy z Ecolore albo jakiś inny matujący, taki wiecie, bardziej naturalny, to ona będzie trochę bardziej matowa, na środku trochę bardziej błyszcząca z boków i będzie mi się też to dużo dłużej trzymało. Natomiast, no cóż, nie wiem, z tym pudrem jeszcze się namyślę, czy mu dam kolejną szansę, w sensie czy on zostanie w moim arsenale, czy go gdzieś wydam dalej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!